Cześć, z tej strony gra w zero, vlog literacki. Zapraszam na book haul, na vloga dokładniej, czyli będę mówił bez cięć, z jednym cięciem, ze wszystkimi możliwymi pomyłkami, no właśnie słyszeliście, jakimiś błędami językowymi, o tak. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej, z góry przepraszam. Ale dawno book haula nie było. Wiem, że niektórzy mówili, że nie lubią, że wolą jakieś inne rzeczy. Z drugiej strony dużo ludzi to ogląda. Dużo więcej niż recenzje, więc ostatni był w maju, no to stwierdziłem, że wreszcie trzeba. No to co? No to zapraszam. Dzisiaj chyba będzie trochę krócej niż zazwyczaj w book haulach, ale nie wiem, zobaczymy zresztą. Bo będzie w zasadzie tylko o tych książkach, które mam, które wypożyczyłem, które kupiłem i o planach na przyszłość. Nic innego nie zamierzam wchodzić, więc zaczynamy od kupki, od sterty książek. Mam nadzieję, że dwa razy nie będę pokazywał tego samego, ale tak jak mówię, ostatni był w maju book haul, więc no, dużo się tam zmieniło od tego czasu. Niektóre rzeczy widzieliście pewnie w recenzjach, ale to tak po kolei. Co by wam tu najpierw pokazać? O, może tak, bo wakacje pewnie jeszcze trwają. Wypożyczyłem sobie dużo przewodników, czytam, przeglądam, ale rzadko się trafia na jakiś taki sensowny przewodnik, nietypowy. To wam coś takiego polecę. Jak ktoś z Warszawy jest, to szczególnie. Po kolei przewodnik podwarszawski. Książka opisująca właśnie takie no, miejscowości w okolicach Warszawy, pod Warszawą, na trasach kolejowych. Możecie sobie, zresztą bardzo fajnie też wydana, w takich kolorach dosyć charakterystycznych. Tekst zresztą też jest, nie wiem czy to oczu nie męczy, ale wydaje mi się, że chyba nie. Z bardzo ciekawymi, nietypowymi opisami tych miejscowości i też może nietypowych miejscowości, no bo to nie są jakieś, nie wiem, wielkie zbytki i rzeczy, które rzucają na kolana, ale takie dość istotne, no bo co to mamy? Sochaczew, Błonie, Skierniewice, Tworki, Milanówek, Sulejówek, Wołomin, Cegów, Grodzisk. Polecam, naprawdę fajna rzecz. A chyba jest w ogóle dostępna za darmo w internecie, bo poszukajcie. Wydaje mi się, że można znaleźć fajny pomysł na to, jak można zrobić nietypowy przewodnik. Dobra, idziemy dalej. Co tu mam jeszcze pokazać? Nabyłem, nie tylko nabyłem, skorzystałem z promocji komiksy z serii Jan Hardy. Tu jeden z nich. Z tym, że nie mam jeszcze wszystkich i nie zaczynam czytania jak na razie, bo czekam na wznowienie pierwszego tomu Jan Hardy, Żołnierz Wyklęty. Komiksy dość kontrowersyjne, przez jednych chwalone, przez innych krytykowane. Autora, który... Ja tu mogę coś mylić, więc jak wiecie lepiej, to poprawiajcie w komentarzach. Tak jak mówię, tego jeszcze nie czytałem, jeszcze żadnego researchu nie robiłem, więc no, mówię tylko to, co na razie gdzieś mi się udało dowiedzieć. Autora, który kojarzony był z środowiskiem punkowym, jeśli tak można powiedzieć, i zrobił taki komiks mocno konserwatywny. To mnie właśnie zainteresowało. Katolicki, prawicowy, o obdarzonych no, takimi niezwykłymi mocami, superbohaterach walczących z bolszewikami, z lewicą i tego rodzaju przyjemnościami. Przejrzałem, jak na razie przekartkowałem. Wygląda to bardzo ciekawie. Mimo dość prostej kreski, to przynajmniej wizualnie jak na razie, to ja jestem jak najbardziej na tak, co nawet mnie zaskakuje. Tylko to są takie dość krótkie zeszyciki. Ja w sumie wiem, że no tak się komiksy wydaje. Jak ja sobie czytam Sandmana, który jest w takim grubym tomie, to tam mam te podziałki na krótkie zeszyciki. Mi to, nie wiem, do mnie to na przykład średnio dociera. Wiem, że z tym się nie da nic zrobić, no tak po prostu jest, tak, z komiksem. Ja jednak wolę takiego konkretnego Sandmana czy Fables,
wydane w jednym tomie, nie zeszycik po zeszyciku. No tutaj mówię, na razie jeszcze brakuje mi jednego pierwszego tomu. Bez niego nie zaczynam czytania. Jak ten tom dostanę, to pewnie zobaczycie zbiorczą, całą recenzję Jana Hardego. A właśnie, bo wspomniałem, nie mam tutaj pod ręką baśni Fabulous, ale czytam dalej. Czytam Fabulous, jestem chyba w tym momencie na tomie Dziedzictwo Wiatru. Żona skończyła już i mówi, że jest niezłe, że seria trzyma poziom do samego końca. I ja trochę się zatrzymałem po drodze, bo ten najgorszy tom, czy ten wielki baśniowy crossover, który... No fakt, no jest postmodernistyczny, ma wiele tam ciekawych nawiązań i tak dalej, ma świetne postacie bibliotekarek, ale jako historia jest tragiczny, w ogóle odstaje bardzo, bardzo na minus od całej serii. Stąd trochę się zatrzymałem w Fables i teraz dopiero powoli, powoli wracam. Różę Czerwoną przeczytałem, niezły tom i teraz potem kolejny jeszcze tak super drużynę, teraz Dziedzictwo Wiatru przede mną. Dobra, zostawmy komiksy w spokoju. Jeszcze jedna powieść. Autora pewnie znacie. Radek Rak. Była recenzja Zachwycałem się pustym niebem. Teraz Kocham cię, Lilith. Tu już książka ewidentnie ponoć nawiązująca do Brunona Schulza z akcją osadzoną chyba w Beskidzie Niskim. Tak jak mówię, nie czytałem jeszcze. Podobno jeszcze lepsza rzecz i trudniejsza w ogóle w odbiorze niż Puste niebo. Przeczytamy, zobaczymy. Trochę powieść mistyczna, trochę ponoć erotyczna. Brzmi ciekawie, ale jednocześnie no łatwo to schrzanić, co tu dużo mówić. Pewnie będzie recenzja, jeśli przeczytam. Z drugiej strony chciałbym też sobie Schulza przypomnieć przed lekturą, dlatego to też tak odsuwam w czasie, nie? Tak samo Dukaja do tej pory. Serce ciemności odsuwam, bo też go chcę z Konradem razem przeczytać. No, i nie czytam. Jeszcze z rzeczy, które sobie nabyłem, to nabyłem sobie Kronik Średniowiecznych, nie? Bo ja mam taką ideę, żeby sobie skompletować wszystkie polskie i nie tylko zresztą polskie kroniki średniowieczne, jakie po polsku zostały wydane. Mam tak, o, Rocznik Głogowski. Znaczy mam trochę więcej kupionych, ale teraz ostatnio. Kronika uczonego Fredegara, Kronika Halicko-Wołyńska, na tą liczę, to ciekawostka naprawdę może być, i to też Kronika Jana Szczernkowa, to pod kątem Korony Królów, którą oglądam namiętnie, jestem na 62 odcinku. Kto wie, może mi się uda nawet jakąś recenzję napisać, ale taką bardziej o ideologii tego serialu niż o aktorstwie czy o czymkolwiek innym. No to jednak tego się nie ogląda dla aktorstwa. No i co? To na tyle, jeżeli chodzi o zakupy. I przeszlibyśmy teraz tak. Chyba wszystko już pokazałem. A, jeszcze. Dwie książki od wydawnictwa literackiego dostałem do recenzji. Jedną recenzję na pewno zobaczycie, co do drugiej jeszcze nie jestem pewny. Zobaczymy, co wydawnictwo na to powie, co ja chcę powiedzieć. No, czas pokaże, ale pewnie zobaczycie jedną i drugą recenzję. No na pewno ciekawe rzeczy. A co dokładnie i jak ciekawe, to już się okaże niebawem. I co? I o moich planach na przyszłość. To znaczy, to teraz taki plan mam, że wakacje, tak? Wakacje, praca też, ale wyjazd wakacyjny. Będę próbował nagrać wam tam jakiś film, tak jak był ten ostatni z Wiednia. Będę próbował, ale czy cokolwiek z tego wyjdzie, to szczerze mówiąc, no nie obiecuję. Nie wiem. Może być tak, że nie będę miał czasu, a może się uda. Zobaczymy. Nagrody Nobla raczej w tym roku nie będzie. Nika pewnie będzie. Więc pewnie już na wszystkie nominacje do Nike to się nie rzucam nawet. Ale może zobaczymy, może się uda. Książkę nagrodzoną spróbuję przeczytać i zrecenzować. Może jak krótka lista się pojawi, to utrafię tak jak w zeszłym roku. Może też coś innego ciekawego z tych nominacji też się wybierze, bo mam taki pomysł, żeby... Boli, ale spróbuję.
żeby znaleźć ileś tomów poezji wydanych w tym roku, takich, no powiedzmy, tych lepszych autorów. Już tak mniej więcej sobie przejrzałem tych wydawanych i nagradzanych. Źle jest nadal z polską poezją, ale wiem, że w zeszłym roku wam się podobał film Co się stało z polską poezją, więc czemu nie Co się stało z polską poezją 2018? Zobaczymy, niech się lista nominacji do Nike pojawi, tam pewnie też jakieś tomiki będą, plus coś może się jeszcze dobierze z tego, co zostało wydane i będziemy rozmawiać. Jeden wiersz oczywiście, też z tyłu głowy mam co najmniej dwa filmy, no ale na to już też trochę czasu potrzebuję, więc w najbliższym czasie raczej nie, ale coś tam się szykuje. Co jeszcze? To sobie taki spis zrobiłem, żeby nie zapomnieć. Konkurs. Ojej. Dobra, no ja wiem, że zapowiadałem, że na 1000 słup będzie tam jakiś konkurs, na pewno już jest 1020 i nadal nic. No ale ja bym chciał, tak jak już mówiłem, no chciałbym, żeby jakieś konkretniejsze pieniądze były, no chociaż na pierwszą nagrodę, tak? Żeby było chociaż 200 zł mniej więcej na książki do wydania, plus jakieś książki do rozdania jako kolejne nagrody. No z tym akurat nie ma problemu, bo mam trochę dobrych książek, albo co najmniej przyzwoitych z wydawnictwa literackiego, nieczytanych przeze mnie, bo ja mam egzemplarze recenzenckie, ja mam też takie no księgarniane, że tak powiem, nówki sztuki nieśmigane, więc spokojnie mogłyby być nagrodami w tym konkursie. No ale mówię, no ale tą kasę jednak tak, no muszę mieć taki moment, że będę mógł sobie tak spokojnie 200 wyrzucić, powiedzieć, to konkurs dla was. Więc pewnie gdzieś koło jesieni ten konkurs z okazji 1000 suba się pojawi. I też zastanawiam się nad tym, jaką on by miał mieć formę. Bo tak, no pisanie jakichś opowiadań, nie chcę też, no tyle pracy od was i co, przecież ja wam potem tego nie wydam, tak? No co, napiszecie sobie opowiadanie, czy jakieś konkursy na recenzje, czy to ma sens w ogóle? Bardziej myślałem o jakimś quizie literackim, tylko no tak, no w czasach Google'a to każdy sobie może wszystko wygooglować. Więc czy ja wiem? A z drugiej strony chodzi mi po głowie coś takiego, żeby zrobić taki konkurs, że pierwsze ileś pytań, no to będzie w miarę proste, z takiej wiedzy ogólnie o literaturze, a potem się pojawią pytania o takie naprawdę szczegóły książek, które były u mnie recenzowane. Tak, żeby no to jakoś tak trochę losowość imitowało. Ktoś trafi w jednej książce, bo może ją czytał, ktoś trafi na coś w innej książce, bo też może ją czytał, bo może ma ją pod ręką i w jakiś sposób sobie zwycięzcę wybierzemy, a przynajmniej będzie zabawnie, nie będzie to, że ja tam sobie wylosuję i powiem, o, tam ten wygrał, nie? Więc może na tej zasadzie, nie konkurs sprawdzający jakąś wiedzę, bo tak jak mówię, no to jest wy oglądający będziecie uczciwi, a wejdzie ktoś z boku, wygoogluje sobie wszystko, zdobędzie nie wiem, komplet punktów i odjedzie z nagrodą. Więc po co coś takiego? Może właśnie lepiej by było zrobić coś takiego bardziej, no to tak z przymrożeniem oka trochę, no z pytaniami, nie wiem tam, w co był ubrany ktoś tam z jakiejś tam książki, postać jakaś drugoplanowa. Ale to tymi na końcu oczywiście, takimi już najwyżej punktowanymi. Chyba, że macie jakiś inny pomysł na formę konkursu, to piszcie w komentarzach. I ostatnia rzecz, która mi też chodzi po głowie i którą chciałbym zrobić jeszcze szybciej, to pewną akcję czytelniczą. Ja już tam w komentarzach komuś chyba zasugerowałem. Chciałbym taki łańcuszek zrobić filmowy. Wiem, że to głupio brzmi, ale mam taką ideę do czytelników, żeby to było skierowane też między innymi, do blogerów i vlogerów także, żeby to się trochę rozniosło po internecie. Akcję promocyjną czytelnictwa, ale nie to, że ja tutaj mi się wydaje, że kogoś tam namówię do czytania książek. Nie, ja nie wierzę w coś takiego akurat, w takie akcje promocyjne. Bardziej mi chodzi o to, żeby ludzie, którzy już czytają, a nie powiem co, żeby trochę może ich nawyki zmienić. O. I z tym bym chciał wystartować w połowie września, czyli pewnie wystartuję gdzieś koło października.
No bo to bym chciał też może z paroma innymi vlogerami, jak mi ogląda jakiś vloger teraz w tym momencie i byłby chętny w ogóle wziąć udział w akcji czytelniczej, to piszcie do mnie. Ja maila zostawiam tam gdzieś na dole, czy tam przez Facebooka możecie pisać, na Steamie też możecie pisać gdziekolwiek, tam w komentarzach, na pewno przeczytam. To piszcie do mnie, będę się kontaktował, bo im nas będzie więcej, tym ta akcja pójdzie bardziej w przód. Masz bloga czy vloga, super chętnie, nie ma żadnego problemu. A jak nie masz, to tym bardziej z tej akcji będziesz mogła skorzystać, że tak powiem. I efekty też zresztą puścić później w świat. No i co? No i na tyle by chyba było. Do zobaczenia po wakacjach. Pewnie tak, myślę, że za jakiś tydzień, może ciut więcej, zobaczycie kolejną recenzję. No szykujcie się, fajna recenzja będzie naprawdę. Mam nadzieję, fajnej książki, o może tak, nie fajna recenzja, ale fajnej książki. A później no to już będziemy myśleć. I to był kolejny odcinek Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.